Błogosławiona krew Jezusowa. Moi drodzy, gromadzimy się tutaj i już niejednokrotnie padło to piękne wyzwanie, że stajemy tutaj zaproszeni do domu Matki, wpatrywać się w jej oblicze. Zapraszam was do wykonania pewnego małego ćwiczenia. Spróbujmy sobie wyobrazić, w jaki sposób ona patrzy na nas, na każdą z nas, na każdego z nas. Przypomnijcie sobie najpiękniejsze spojrzenie waszych matek, ich głos. Pomyślcie, że w ten sposób ona dzisiaj patrzy na was, patrzy też na mnie. Dzisiaj rozmawiałam przed przyjechaniem tutaj z moją mamą i ona mi mówi w ten sposób. Dasz sobie radę. Zobaczysz, dasz sobie radę. Pomyślmy sobie, że Maryja patrzy na nas w taki sposób. Dodaje nam odwagi i pozwala nam na nowo marzyć. Otwiera przed nami niezwykle piękne horyzonty. Ona uczy nas na nowo marzyć. To jest niezwykle ważne przy temacie, który dzisiaj poruszamy. Jest to temat siewcy Bożego pokoju, być siewcami Bożego pokoju. A to znaczy w obecnych czasach, kiedy tyle razy słyszymy o wojnie, o niepokojach, to nauczyć się marzyć o pokoju. Mieć odwagę w ogóle wypowiedzenia sobie, że Bóg właśnie posyła mnie do tego, żeby czynić pokój. Tam, gdzie jestem, to jest ogromnie ważne. Zaczyna się wszystko od marzenia. I moi drodzy, dzisiaj chcę was i też siebie zaprosić do pewnej wycieczki, pewnej pielgrzymki śladami Marii de Matthias. Na jej przykładzie, żeby przedstawić to wyzwanie do bycia siewcami pokoju. Do bycia tymi, którzy wnoszą w świat to błogosławieństwo pokoju. To błogosławieństwo, które zostało ogłoszone na Górze Błogosławieństw, jest niezwykle ważne. I żeby skupić się na nim, trzeba pamiętać o wszystkich błogosławieństwach. Bo nie ma czegoś takiego, że będziemy realizować tylko jedno błogosławieństwo, a pozostałe to innym razem. Nie. W życiu żyjemy pełnią błogosławieństw. I to jest istotne, kiedy mówimy o Marii de Matthias. To błogosławieństwo w jej życiu, ten pokój, jest o tyle ciekawy, że jej charakter był niejako zupełną sprzecznością z tym pokojem. Czcigodny sługa Boży Merlini w kompendium pisze, wspomina o Marii de Matthias w ten sposób. Maria miała charakter bardzo żywy, gwałtowny i niekiedy niespokojny. Jeżeli któraś z was pomyślała dzisiaj, nieś pokój, ale to nie dla mnie, dlatego że mój charakter, mój brak pokoju to jest kompletnie nie dla mnie. Pomyślmy sobie w ten sposób. Maria de Matthias w świadectwie jej najbliższego przyjaciela, kierownika duchowego, uchodziła za osobę, która miała bardzo żywy i niespokojny charakter. Wpadała w gniew jako dziewczyna. Ze strony matki to wywoływało bicie i wymówki, że podejmowała wysiłki tłumienia ognia swego temperamentu. Znamy niektóre jej reakcje na poszczególne wydarzenia. Zamykała się w pokoju, trzaskając drzwiami. Pamiętacie, kojarzycie waszych wnuków, dzieci, którzy tak reagują? No właśnie, my wszyscy tacy jesteśmy. Następnie. Odpowiadała matce podniesionym głosem. Co złego czynię? Następnie. Potłukła bratu gitarę. Są to reakcje gwałtowne osób energicznych, o mocnym charakterze. Taką była Maria de Matthias. Właśnie dlatego wraz z wami chcę zobaczyć błogosławieństwo, które kontrastuje z tymi postawami Marii, dziecka i dziewczyny, z elementami jej charakteru. Wolałam wersję czyniący pokój, czyli wprowadzający pokój, od drugiej wersji, która mówi o miłującym pokój, dlatego że to wprowadzenie pokoju wymaga od nas ogromnego zaangażowania. Sami o tym wiemy bardzo dobrze. Następnie, to co jest też dla mnie takie ważne, co chciałam, żebyśmy podkreślili dzisiaj w sposób szczególny. Pokój jako dobro osobiste i pokój i jego realizacja w otoczeniu.
Zobaczcie, to jest ta pewna dynamika, która jest niezwykle istotna. Rozpoczynamy pokój od nas samych, od wprowadzenia harmonii w naszych sercach. Zobaczcie, jak to pięknie komponuje się z tym okresem, który teraz przeżywamy, z okresem Adwentu, który bardzo często kojarzymy z robieniem porządków, prawda? Myciem okien, sprzątaniem, remontami niestety. To wszystko, co wydaje się być takim wprowadzeniem porządku na zewnątrz, ale kiedy siadamy do stołu, to już wiemy, co komu powiedzieć. Nie zawsze to są życzenia. Nie zawsze to są życzenia. A więc pokój jako dobro osobiste, harmonia i jedność wewnętrzna. Pokój jest akceptacją siebie. To jest ważne. Pokój jako przyjęcie siebie, akceptacja siebie takim, jakim jestem, taka, jaka jestem. Zobaczmy, jak to było na przykładzie Marii de Matthias, jak zaznaczyliśmy, z charakterem niezwykle powiedzmy trudnym. W analizie tego błogosławieństwa na pierwszym miejscu stawiam pokój jako wartość, którą realizowała Maria de Matthias nie zewnętrznie, ale wnikając w jej głębie. Co konkretnie mam na myśli, mówiąc o pokoju wewnętrznym? Oznacza to bycie, a dokładniej droga do bycia osobą w pełni spokojną, w której napięcie niszczące pokój są całkowicie albo przynajmniej stopniowo uciszone. Nie istnieją już sprawy niejasne, dwuznaczne, które naruszają spokój i wewnętrzny ład. Wewnętrzne uporządkowanie daje owoc wyciszenia wewnętrznego. Można dostrzec sprzeczną harmonię w rzeczywistości tych osób, w których wszystko jest na właściwym miejscu, uporządkowane, ukierunkowane w sposób spójny na cel, który jest także jednością. Przyczyna tego pokoju znajduje się w fakcie, że miłość, która łączy z Bogiem i z ludźmi, jest jedna. I sprawia, że w osobie nie ma sprzecznych napięć, które by pociągały na prawo i lewo i wnosiły wewnętrzną jedność, rozdarcie czy też zamęt. Zobaczcie, jak to pięknie brzmi. Jak bardzo za tym tęsknimy. Jak wielkim to jest naszym czasami marzeniem. Wiedzieć, czego naprawdę chcemy. Wiedzieć, do czego dążymy. Co jest celem naszego życia. Ta jedność, ten pokój, to jest coś pięknego. Spróbujmy zachwycić się tym pięknem. Pięknym pokoju. Bo z zachwytu później czerpiemy także siłę do tego, żeby go realizować. Jeżeli coś nie uznajemy za naszą wartość, za coś pięknego, nie dążymy za tym. Nie. Następnie. Równocześnie ten ład i porządek w osobie wyciszonej charakteryzuje jej rzeczywistość osobową, pozwala jej być ponad rzeczami, ponad sytuacjami, poprzez panowanie nad sobą i nad sprawami. Nie pozwalam, żeby ktoś albo jakieś sprawy panowały nade mną, ale panuję nad tym. To jest piękna myśl. Osoba posiadająca pokój wewnętrzny nie jest więc niespokojna z powodu wydarzeń życiowych, nie jest pod panowaniem tych rzeczy, chociaż doświadczenia, które przeżywa, mogą być głębokie i wprowadzające zamęt. W życiu Marii de Matthias nie brakowało takich sytuacji niepewnych, nieprzewidywalnych do końca. Niektóre przykłady z jej życia, z jej listów. Na przykład brakuje jej sił fizycznych. Pisze w jednym z listów: zdrowie mi się pogarsza, ale duch spokojem odpoczywa w Panu. Następnie przytłaczają ją rozmaite sprawy, wzywają ją do wspólnot, do sióstr czujących się źle, przychodzą różne alarmujące wiadomości i tak dalej. W tej sytuacji ona pisze: ja jednakże spokojem w sercu wszystko złożyłam w ręce Matki Najświętszej. Na jej barkach spoczywają trudne zadania, rozeznawanie powołań u dziewcząt, które proszą ją o przyjęcie do rodzącego się instytutu. Ona pisze: nie zaniedbuję jednakże dodawania sobie odwagi i spokojnego działania w Panu.
Następnie bardzo takie przykre doświadczenia związane z trudnościami, napięciami w jednej ze wspólnot, to w zasadzie była pierwsza wspólnota w Akuto, pisze do swojej bliskiej przyjaciółki, siostry Berenice Fanfani w ten sposób. Z przykrością usłyszałam, że siostry były zdecydowane opuścić Dom Boży. Nie przyjmuje postawy zdenerwowania, nie traci pokoju i podobnie jak Jezus w sytuacji opuszczenia przez uczniów dodaje w tymże samym liście. Także Ty chcesz mnie opuścić, pisze do siostry Berenice. Ja nie usiłuję nikogo zatrzymać, która by chciała odejść, niech idzie, niech podróż jej będzie najszczęśliwszą. Zobaczcie, nie pozwala, żeby sytuacje trudne ją przerastały. Następnie, ważnym aspektem jest także tego pokoju, jest to, że pokój nie zamyka w takiej obojętności. Nie chodzi o to, że osoba spokojna, osoba doświadczająca w swoim wnętrzu pokoju jest osobą, która jest obojętna na sprawy zewnętrzne. Nic ją nie dotyka. Taka, jak my byśmy to powiedzieli, nie ryba, nie mięso. Nie. To nie jest, pokój nie zamyka ją w bezczynności, ale czyni ją aktywną, gotową do działania, ale także uważną. To jest bardzo ważny taki fragment z listu, nawiązujący do tej sytuacji w domu w Akuto. Pisze do siostry Berenice. Martwię się, ponieważ nie mam od siostry ani jednego zdania, które dałoby mi wiadomość o wszystkim i o wszystkich. Kocham siostry i myślę o was, gdyż jesteście mi tak drogie w Jezusie. Proszę powiedzieć wszystkim o moich uczuciach. Niech będą błogosławione przez Boga i napełnione świętą miłością. Zobaczcie, do osób, które w tym konflikcie mówiły o niej bardzo źle, które naprawdę bardzo ją oczerniały, nie brakowało bardzo ostrych słów. Ona śle im błogosławieństwo. Wiecie, w tym czasie Adwentu myślę sobie, że ważne jest, żeby zwrócić uwagę, czy w swoich myślach błogosławię te osoby, które są dla mnie trudne. Czy myśląc o tym, o osobach, z którymi zasiądę niedługo do stołu, czy im już zaczynam błogosławić w myślach? Kiedy błogosławię komuś, kiedy w sercu, to nie muszą być długie rozważania. Kiedy zaczynam czasami w trudnych sytuacjach mówić, błogosławię Cię, już inaczej zaczynam traktować drugą osobę. Już niejako wkraczam na drogę pokoju. To jest trudne. Zdaję sobie sprawę, dlatego że my żyjemy we wspólnocie i w naszych wspólnotach nie zawsze jest pokój. My dążymy do pokoju, ale to nie znaczy, że w naszych wspólnotach jest zawsze pokój. To jest coś, co jest drogą i w dzisiejszym świecie doskonale zdajemy sobie z tego sprawę. Pokój jest drogą, jest darem i jest drogą. Nie możemy powiedzieć, że Boże, Ty się tym zajmij, a ja będę sobie żyć jak potrafię. Nie. Bóg daje nam błogosławieństwo, żebyśmy wzięli się za siebie i za swoje życie. Żebyśmy mieli odwagę podejmować czasami bardzo niewygodne, niechciane przez innych decyzje. Nieważne. Nie bójmy się popełniać błędów. Nawet jeżeli to będzie sprzeczne z opiniami innych, nieważne. Pokój wymaga odwagi. Pokój wymaga ubrudzenia sobie rąk ziemią. Tak. I to jest niezwykle ważne. To jest trudne wyzwanie. Ale w tym jest Boże błogosławieństwo. Następnie to, co jest bardzo ważne w życiu Marii de Matthias i co jest także pewną lekcją dla nas, że pokój jest pewną postawą. To jest coś, co ja w sobie wypracowuję. To coś, nad czym ja pracuję. To nie dzieje się od razu. Nie łudźmy się. To jest droga, to jest proces.
I jest dobrze, kiedy prosimy o odwagę wprowadzania tego pokoju stopniowo, nie zniechęcając się. Jeżeli po jakimś naszym słowie ktoś zareaguje inaczej, niż to sobie zakładamy. Tak może być. I to nie może być zniechęcające dla dalszego budowania pokoju. Gdyby tak było, Maria de Matias po pierwszym konflikcie we wspólnocie wokół to powiedziała: dziękuję bardzo, mam was dość. Nie mówilibyśmy dzisiaj o niej. I też byłoby dobrze, ktoś byłby inny pewnie, tak? To jest normalne. I to jest ważne, zdać sobie sprawę, że pokój jest drogą, gdzie stawiamy małe kroki, czasami błędne, nic nieważne. Bóg powołuje nas. I to, co mi ogromnie podoba się w mojej ostatniej miłości, Don Tonino Bello, sługa Boży, mówi w ten sposób. Ostatni grzesznik może być największym świętym. O, i to jest ważne, i to jest dla mnie, i to wyniosę ze sobą. Ostatni grzesznik może być największym świętym. Zaglądam na zegar. I tak, to, co jest w Marii de Matias fascynujące i piękne, osoba, która doświadczała w swoim dorosłym życiu też wiele lęków, wiele niepokojów, takich związanych, czy aby na pewno czynię dobrze, czy aby na pewno tę siostrę tak traktuję odpowiednio dobrze, czy mogę coś zmienić w tym postępowaniu, to wyczytujemy w jej listach skierowanych przede wszystkim do Giovanni Merliniego, jej kierownika duchowego. Ten lęk, który odczuwa, nie panuje nad nią. Uwaga, to jest ważne. W naszym życiu doświadczamy czasami wiele różnych lęków, wiele różnych napięć, zmagań. Maria de Matias, nasza święta, którą kochamy, którą nazywamy naszą matką, ona też odczuwała lęk. Ale lęk nie panował nad nią. Nie pozwoliła, żeby lęk zapanował nad nią. Jej zaufanie do Bożej opatrzności było większym. I wiele razy daje wyraz o tym w swoich listach. W jednym z listów czytamy taki piękny fragment, który myślę, że może być dla nas niezwykle inspirujący. Czuję ciężar tylu słabości. Jestem tak pyszna, zarozumiała, niecierpliwa, nieuprzejma. Tego wszystkiego nie mogę pokonać sama. I dlatego przychodzi mi dźwigać te rzeczy, które mnie tak bardzo męczą, ufając, że Jezus udzieli mi tego, co Go zadowoli, a także udzieli mi łaski zrozumienia, że jestem niegodna tak wielkiego dobra i że z powodu mojej nędzy pozostanę w moich grzechach. My jesteśmy słabi. Ale Jezus jest większy od naszych słabości. I to wymaga naszego zaufania, naszej wiary w Bożą opatrzność, która też nami kieruje, nas prowadzi. A więc to, co powiedzieliśmy na początku, ta akceptacja własnej słabości, nędzy, ale bez zgorzknienia, bez wewnętrznego buntu, narzekania, z pokorą w stosunku do Boga i innych, stopniowo przemienia Maria de Matias, a także nas, od wewnątrz, zmniejsza pychę i egoizm. Kiedy rzeczywiście dochodzi do takiej transformacji, to sama świadomość staje się bardziej wolna od tropienia własnych braków, agresywności w stosunku do siebie i innych, od załamań i buntów. Przyjmujemy siebie, ale przestajemy być w centrum własnego zainteresowania. To jest ta przemiana. Gdy zaakceptujemy siebie takimi, jakimi jesteśmy, przyjmiemy siebie w pokorze, wtedy nasze życie przeniknie też pokój. Przeniknie też pokój, za którym tak bardzo tęsknimy. Następna myśl, którą chciałabym poruszyć, to jest pokój jako miłosierdzie, pojednanie i przebaczenie. Analizując błogosławieństwo pokoju jako podstawę pozostałych błogosławieństw, można spostrzec też ten aspekt, pokój z innymi, czyli
pokój jako miłosierdzie, jako pojednanie, jako przebaczenie. Przebaczenie nie oznacza zapomnienie. Nie. Przebaczenie oznacza, że stopniowo, dzisiaj, mogę powiedzieć małe słowo w myślach: przebaczam. I być może za rok, za 10, być może przebaczę w pełni dzięki Bożej łasce. To jest ważne, żeby nie denerwować się na siebie, kiedy nie potrafię przebaczyć od razu. To jest proces. To jest piękny proces. Następnie. To, co jest także bardzo ważnego w życiu Marii de Matthias, że ona potrafi znaleźć do każdej osoby, omijam strony, które nam się nie przydadzą, że ona potrafi odnaleźć do każdej osoby drogę pokoju. Chcę przytoczyć dwa przykłady tylko, chociaż oczywiście historia zna ich więcej. Była niejaka siostra, którą z wiekiem być może rozumie bardziej i chyba nawet bardziej ją lubię. Była niejaka siostra Giovanna Vivaldi, uchodząca w historię zgromadzenia za bardzo niedobrą osobę, która potrafiła uderzyć Marię de Matthias, prowadzić różne knowania przeciwko niej itd. Inne siostry, które uchodziły za bardzo dobre, pobożne, mówiły do Marii de Matthias, założycielki: jeżeli chcesz, dlaczego ją nie wydalisz ze zgromadzenia? Przecież tak byłoby najprościej. Wydalić kogoś, kto tyle wprowadza niepokoju. I teraz, to co podziwiam w założycielce, ona ją nie wydaliła. Pomimo tego, że ta była naprawdę przykra dla niej. Wyobraźmy sobie taką kobietę w naszej rodzinie, takiego członka rodziny, sąsiadkę, przed którą się zamyka drzwi i raczej nie odbiera się telefonów. Nie wiem, kogokolwiek bliskiego. I teraz. Siostra nie za bardzo chciała być z Giovanną w jednej wspólnocie. Więc Maria de Matthias otworzyła dla niej też taką placówkę, w której w sumie była jedna osoba, Giovanna Vivaldi. Ona wspaniale prowadziła szkołę, to było niedaleko Subiaco. Ona gromadziła dzieci, rozmawiała ze świeckimi, prowadziła z nimi różne rekolekcje i tak dalej. Mam wrażenie, że Maria zobaczyła w niej coś, co w ten sposób, w jaki patrzy na nas Bóg, widzi w nas coś dobrego, nawet jeżeli cały tłum mówi, że nie, spisać na straty. Tak patrzy nas także Maryja, nasza matka, przed którą dzisiaj stajemy. Ona widzi w nas coś dobrego, nawet jeżeli my sami przestali widzieć w nas to, co w nas jest dobrego. Kolejny przykład takiej drogi, którą Maria de Matthias szukała do swojej siostry, to była Celestina Barlesi. Osoba, która uchodziła, czytamy w listach założycielki, była osobą niezwykle twardą, upartą, obrażała się i milczała. I teraz Maria de Matthias znalazła do niej swoistą drogę. W pewnym momencie, kiedy doszło do pewnej sprzeczki, kłótni między nimi, dlatego mówię, że wspólnoty zakonne to nie jest raj na ziemi. My jesteśmy ludźmi w drodze, tak samo jak i każdy chrześcijanin. Jesteśmy ludźmi w drodze do świętości. Wtedy Maria de Matthias podczas takiej kłótni uklękła przed Celestiną Barlesi i poprosiła ją o przebaczenie. Ja tak sobie myślę, nie tylko o pokorze Marii de Matthias, ale o tym, że rzeczywiście jej zależało na pokoju. To wprowadzenie pokoju będzie domagało się od każdego z nas odpowiedzi, w jaki sposób. To zawsze będzie otwartym pytaniem, co mogę zrobić dla tego pokoju. Ale przede wszystkim to zaczyna się od tego, czy ten pokój będzie dla mnie wartością. Czy już dzisiaj myślę o tym, w jaki sposób będę rozmawiać z osobami dla mnie trudnymi. Czy odwrotnie będę dobierać argumenty, żeby wewnętrznie podsycać taką wewnętrzną kłótnię. Kłótnia się już się skończyła, a my jeszcze toczymy w nieskończoność nasze rozważanie, czym mogłabym dowalić. I teraz,
Jeżeli pokój będzie dla mnie wartością, to będę starać się w nim żyć, w nim trwać. To stanie się dla mnie drogą moich codziennych błędów i moich codziennych przemian. Tak jak mówiła Maria de Matthias, to co mnie niezwykle w niej inspiruje. Jestem niecierpliwa, jestem pyszna, potrzebuję uznania, ale zaufam, że Bóg mnie prowadzi, że On mnie przemieni. Na zakończenie chciałabym przytoczyć pewną modlitwę, którą odkryłam dla siebie stosunkowo niedawno. Przepraszam, jeżeli będą błędy, ale ona była tłumaczona. Ta modlitwa, ufam, że będzie dla was i dla mnie pewną drogą. Maryjo, niewiasto daleka od retoryki, od słów pustych i próżnych, módl się za nami, ludźmi nieuleczalnie chorymi na pompatyczność, abyśmy stali się ludźmi pełnymi prostoty, ponieważ staliśmy się nawykli raczej do ukrywania myśli, zamiast je ujawniać. Straciliśmy zamiłowanie do prostoty. Maryjo, niewiasta daleka od retoryki, której wielkość jest ukryta w pełnym drżenia i prostoty fiat, módl się za nami, grzesznymi, zawieszonymi między rozpamiętywaniem różnych zranień, a upojeniem własnymi słowami, które oddalają nas od pokoju. Chroń nasze usta przed wypowiadaniem przykrych, fałszywych słów. Niech nasze głosy, skupione na tym, co istotne, wydobywają słowa niosące pokój. Amen.